Witajcie, kochani! Zatrzymajcie się na chwileczkę i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nazywam się Anita Rochniak i 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa, prawdziwego, żywego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Nie poznałam żadnej marionetki, żadnej figurki, tylko żywego Boga. Kochani, urodziłam się w rodzinie katolickiej i myślałam, że muszę ciągle zasługiwać na przychylność Boga, że kiedy będę robiła dobre rzeczy, to On na mnie spojrzy. A kiedy już umrę, to postawi moje dobre i złe rzeczy na wadze. I wtedy pójdę do nieba, bo byłam dobrym człowiekiem. Ale chcę ci powiedzieć, że nikt nie jest dobry. Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Grzech to jest odstępstwo. Jeżeli popełniłeś chociaż jeden najmniejszy grzech w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że jesteś winny i ciąży na tobie wyrok śmierci. I nic na to nie wpływa i nie dasz rady tego zmazać. Ale właśnie po to przyszedł Jezus Chrystus, żeby cię uratować. Przeżył 33,5 roku na tej ziemi, nie zgrzeszył ani razu i umarł na krzyżu zamiast ciebie. Stał się zastępczą ofiarą za twoje grzechy i wystarczy tylko to przyjąć. Kochani, ja 4 lata temu w swoim pokoju zawołałam do Jezusa. Mówię, Boże, jeśli Ty jesteś, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja już nie chcę żyć sama, bo ja się ciągle staram i nic mi nie wychodzi. I wtedy właśnie spotkałam się z żywym Jezusem Chrystusem, który zmienił moje życie. Kochani, ja zawsze myślałam, że świat dzieli się na dobrych i złych, ale chcę ci powiedzieć, że świat dzieli się na martwych i żywych. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, jeśli nie uznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem, jesteś martwy. Urodziłeś się martwy i musisz zostać ożywiony. Jak zostać ożywiony? Tak jak ja 4 lata temu zawołałam do Jezusa i On, Święty Duch, zamieszkał we mnie. Wypełnił mnie swoim Świętym Duchem. Jestem żywa. Mieszka we mnie Chrystus. Chrystus jest poznawany. To nie jest żadna pierdoła. To dobry Bóg, który zszedł na ziemię, by cię uratować. Ale też nie jest chamem. On nie wejdzie do twojego życia z butciarami. To ty musisz tego zapragnąć. Ja wtedy 4 lata temu spokutowałam z tego, że żyję sama dla siebie. I poprosiłam Boga, żeby przyszedł do mojego życia. Powiedziałam, Ty będziesz moim Panem i Ty będziesz moim Zbawicielem. Przestałam kozaczyć, że sobie doskonale radzę, bo wcale sobie doskonale nie rodziłam. I tak większość jest z wami. Zakładacie maski, tak jak ja znam to. Przed przyjaciółmi wszystko jest w porządku. Ale kiedy wracałam do domu, to beczałam w poduszkę i nie wiedziałam, jak sobie poradzić. Nie chciało mi się żyć. Ale kiedy zawołałam do Jezusa, to On, Święty Bóg, dał mi pomoc. I ta pomoc jest dostępna dla ciebie. Wystarczy akt twojej wiary. Niebo może być otwarte dla ciebie, ale musisz tego chcieć. Przed Bogiem zdasz sprawę. Bóg spyta się ciebie, jaką decyzję podjąłeś w sercu, kiedy słyszysz teraz Ewangelię. Właśnie teraz w swoim sercu podejmujesz decyzję. Wybierz Jezusa, a będziesz żył. Poznasz to. Będziesz żywy, nie martwy. Nie będziesz chodzić jak zombie po tym świecie. Bóg jest. I dziś zdecyduj, że chcesz Go poznać. Amen. Amen.